Witam Cię bardzo serdecznie. Maria Bocardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, jeżeli słuchasz tego wieczorem namaste. Dzisiaj porozmawiamy o afirmacjach. Jest to oczywiście znowu odpowiedź na Wasze pytania w ramach mentoringu. Tych pytań otrzymałam całe mnóstwo przepiękne, niesamowicie interesujące tematy i postaram się wszystkie poruszyć w kolejnym czasie. Czasami może być tak, że jeden dzień nie będzie mentoringu, ale potem nadrobimy sobie. I tak dzisiaj temat afirmacji. Temat afirmacji myślę, że to doskonale znasz, czy z mojej książki Magia, czy również z jakichś innych moich publikacji, czy propozycji afirmacji, które pojawiały się na mediach społecznościowych, ale również są tutaj w mentoringu. Jestem pewna, że stosujesz, stosowałaś, albo będziesz stosować, albo będziesz stosował afirmacje, jeżeli jeszcze tego nie robisz regularnie, ponieważ one są jednym z najprostszych narzędzi, aby utrzymać fokus na cel i żeby te cele zrealizować. Afirmacje oczywiście programują naszą podświadomość, jeżeli są dobrze wykonywane, dobrze pisane, ale przede wszystkim pomagają nam mieć Cały czas przed oczyma ten cel, do którego zmierzamy. I teraz tak, afirmacje można pisać wszędzie. Czy czekasz na autobus, czy, czy siedzisz w taksówce, czy robisz cokolwiek innego, jest to idealny moment, żeby pisać afirmacje. Można je pisać tą tradycyjną, starą metodą, czyli w zeszycie, później te karteczki z tego zeszytu wyrywać. Targać je na, na drobne kawałeczki, wrzucać je do wody albo je spalać. Tutaj wszystkie metody są dozwolone, bo musisz znaleźć swoją własną metodę. Tak jak każdy z nas ma w sobie więcej danego żywiołu, tak, tak ten sposób, w jaki piszemy afirmacje, i potem jak. Z nimi się rozprawiamy na koniec, również jest od każdego z nas zależny i każdy sobie musi dopasować swój własny, idealny sposób. Wybrać to, co u niego funkcjonuje najlepiej. Czyli czy ten tradycyjny sposób pisania w zeszycie, czy pisania na karteczkach. Czasami sprawdza się również pisanie całego notatnika i dopiero gdy zapiszesz ten cały notatnik, to można ten cały notatnik zniszczyć, spalić, czy, 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 w, czy w jakiś sposób go unicestwić ale można również ten notatnik po prostu odłożyć sobie jako pamiątkę gdzieś, gdzieś do, twoich, do Twojego miejsca, gdzie piszesz na przykład. Pamiętnik, czy gdzie masz jakieś swoje zdjęcia, i tak bo nie zawsze trzeba te afirmacje niszczyć. Z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć jedno, że niektórzy niszczą afirmacje i w ten sposób je unicestwiają tak jak sygile, a niektórzy po prostu odstawiają je na półkę i wracają do nich za 10 lat i sprawdzają, czy te afirmacje, czy te afirmacje przyniosły określony skutek. Czyli w moim przypadku na przykład wszystkie metody funkcjonują, czyli i funkcjonuje pisanie afirmacji na karteczkach, i ich niszczenie i pisanie afirmacji w zeszycie, y, zachowanie tego zeszytu, y, nawet na ileś tam lat, a może nawet na, na całe swoje przyszłe życie jako pamiątka, ale również niszczenie tego zeszytu, ale u mnie funkcjonuje również pisanie afirmacji online, czyli, <śmiech> <śmiech> wybacz mój głos, Czyli pisanie afirmacji, czy na tablecie, czy na telefonie, na przykład w notatniku online, i później niszczenie, czyli wrzucanie do kosza, usuwanie z kosza, czy też zostawianie na jakiś czas i po jakimś czasie niszczenie. Czyli wszystkie metody u mnie funkcjonują, dlatego mogę Ci powiedzieć. Czy możesz wybrać Twoją własną, i na pewno też będzie funkcjonować, bo najważniejsze jest pisanie afirmacji. To jest najważniejsze, żeby je pisać i żeby w tym momencie koncentrować się na swoich celach. I teraz tak. <laughs> Znajdziesz w internecie mnóstwo osób, które ci będą takie głupoty opowiadać na temat afirmacji, że, że szkoda w ogóle słów na ten temat. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za wysyłanie do mnie różnych kanałów, różnych, różnych osób. Prosicie mnie często o moje zdanie. Wy wiecie, że ja nikogo nie krytykuję, nigdy nie usłyszycie z moich słów, że ta osoba jest zła albo robi, albo ta konkretna osoba w jakiś sposób ja ją krytykuję, ale gdy wysyłacie mi te kanały, to ja często się się zapoznaję z tą treścią i mogę Wam powiedzieć, że dana metoda nie funkcjonuje, albo yy, dane jakieś sformułowania nie funkcjonują. Czyli na pewno nie będę wymieniać imienia, nazwiska tej osoby, ale mogę Wam powiedzieć, że na przykład to nie funkcjonuje, albo na to warto zwrócić uwagę, albo takie i takie zachowania są nieodpowiednie, i w ten sposób możecie sobie wyrobić swoje własne zdanie. Czyli. Yy, to jest oczywiście również omijanie karmy, prawda? Bo jeżeli krytykujemy jakąś daną konkretną osobę, to ja sobie robię karmy w tym momencie. A że ja sobie karmy nie robię w tym życiu, no to nie mogę Wam powiedzieć konkretnej rzeczy o tej osobie. Oczywiście mogę Wam w ramach analizy. Y, powiedzieć, czy na przykład ta osoba, oglądanie tego kanału wpływa na Was dobrze, pozytywnie, motywująco, inspirująco, albo negatywnie, bo ściąga z Was energię, czy w jakikolwiek sposób Wam szkodzi w Waszej indywidualnej sytuacji, jeżeli zadajecie mi to pytanie w ramach analizy u mnie, czy przepowiedni u mnie. No idziemy dalej. No i w, y, w ramach oglądania tych różnych rzeczy, które mi wysyłacie, czasami y, trafiam na takie treści, że ktoś tam. Yy, na przykład, nie wiem, wynajmuje sobie samochód, wynajmuje sobie jacht i robi wielkie show, jak to jego afirmacje działają, nie mówiąc całej prawdy. Czyli nie mówiąc całej prawdy, jak jak to życie w rzeczywistości wygląda? I są takie osoby, które wam mówią, że na przykład świętują, że tam mają już milion dochodu. Ja sprawdzam, ile ta osoba ma dochodu i ona ma 20 tysięcy na przykład, albo 5 tysięcy w miesiącu i to jest wielkie show, to jest kłamstwo. Aby na przykład sprzedać jakieś tam swoje programy. Yy, wiadomo, te osoby nie zdają sobie sprawy z tego, jak działa karma, jak działa kłamstwo, że każde kłamstwo ma krótkie nóżki i jeżeli one w jakiś sposób, yy, taką niedobrą, niedobrą drogą, yy, próbują kogoś okłamać, stworzyć iluzję, żeby na tym skorzystać, no to to, to nie przyniesie im tego szczęścia i bogactwa, Długoterminowo. Dobrze, więc to jest jedna rzecz. No ale takie osoby mogą wywoływać u Was takie odczucie: Wow, im się coś udaje, one cały czas coś tam już mają i tak dalej. I robią takie show, taką iluzję, i wprowadzają w Was wątpliwości, że a dlaczego moje afirmacje nie działają, jeżeli u tej osoby działają.